W ratuszu podsumowano wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2013-2014. Wyróżnienia od prezydenta Kielc otrzymali dyrektorzy szkół oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Ja widzę silny związek między sportem takim zawodowym, a sportem dzieci i młodzieży. Dzieci potrzebują swoich lokalnych bohaterów i pamiętam historię, kiedy mieliśmy koszykówkę w ekstraklasie, wtedy wszyscy w Kielcach grali w koszykówkę. Dzisiaj wszyscy grają w piłkę ręczną, w piłkę nożną, w siatkówkę, dlatego że mamy tych lokalnych bohaterów. Ale oczywiście ten sport młodzieżowy trzeba wspierać. I myślę, że wspierać finansowo z jednej strony, ale z drugiej strony obiektami również. Te obiekty powstają w Kielcach z roku na rok, mamy ich coraz więcej. Dlatego te warunki do uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży są z roku na rok lepsze. I oby tak było dalej. W 32 imprezach sportowych zorganizowanych dla szkół podstawowych wystartowało ponad 3 tysiące uczniów z 25 kieleckich podstawówek. Najlepsze wyniki uzyskała reprezentacja szkoły nr 32. Na pierwszej pozycji w swojej kategorii uplasowało się także gimnazjum nr 16, wchodzące wraz z 32 w skład zespołu szkół ogólnokształcących nr 16. Te sukcesy zawdzięczamy pracowitości, takiej solidności naszych nauczycieli i wielkiej chęci naszych uczniów, dlatego że bez nich na pewno nie startowaliśmy w żadnej konkurencji. Są to dzieciaki rzeczywiście bardzo uzdolnione, które przychodzą do naszej szkoły i chcą dalej rozwijać swoje te zainteresowania w kierunku sportowym. My również doceniamy ich wkład. Drugie miejsce we współzawodnictwie szkół podstawowych zajęła szkoła nr 27, zaś trzecie 33. W grupie gimnazjów oprócz 16 wyróżniono też gimnazja nr 4 oraz 9. No jest to dla nas bardzo ważne, żeby rozwijać młodzież również przez sport. Jest to ważna dziedzina, która pozwala im się rozwijać, również i odprężać po ciężkiej pracy, po ciężkiej nauce, a czasami mocno dowartościowywać i odnajdywać swoje miejsce w społeczności i szkolnej, i też pozaszkolnej. Także staramy się motywować do wszelkich zajęć. No nie ukrywam, że jest to duża zasługa naszych nauczycieli WF-u, którzy propagują ten sport wśród dzieci. W sumie w 25 imprezach sportowych wziął udział niemal 1900 gimnazjalistów z 21 szkół. Dla szkół ponadgimnazjalnych zorganizowano 18 imprez. We wszystkich uczestniczyło i osiągnęło najlepsze wyniki 6 liceum ogólnokształcące. W zdrowym ciele zdrowy duch. Za wyniki w nauce odpowiada duch i intelekt, a do tego potrzeba zdrowego ciała. I to jest właśnie recepta na sukces. W tej grupie wyróżniono także zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 1 oraz zespół szkół ekonomicznych nr 1 w Kielcach. Uroczystość była także okazją do złożenia podziękowań i gratulacji dla najbardziej zaangażowanych nauczycieli wychowania fizycznego. W tym roku na terenie miasta Kielce zostało zorganizowanych 75 imprez dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których wystartowało 67 szkół. A o tym, jaka jest kondycja naszego sportu młodzieżowego, dzieci i młodzieży, świadczy choćby fakt, że zespoły, które wygrywały województwo, no zdobywały również czołowe lokaty na Mistrzostwach Polski. Jednym z przykładów jest chociażby zdobycie przez reprezentację szkoły podstawowej nr 27 złotego medalu na Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych. Na pewno nie było łatwo. Z chłopcami pracuję dość długo, bo aż 6 lat. 3 lata pracuję z nimi w szkole podstawowej i są wyniki tego, prawda? Owocem było Mistrzostwo Polski, ale zawody bardzo trudne. Myślę, że chociaż udało się i cieszymy się z tego wszyscy. Łącznie w zawodach organizowanych na szczeblu szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wystartowało w tym roku szkolnym przeszło 7 tysięcy uczniów.